jeszcze 200 sekund meczu finałowego U15. Proszę Pasia Wydymowicz. I na was nie do Polska. Stroja niebieski, UKK Wrocław w strojach białych. 73-65. Gratuluję mistrzostwa. Dlaczego zawsze mistrzowie mówią, że żywi w nich nie wierzył? A jakbyście przegrali, to byś powiedział, że żywi wierzył. Kim jesteście? Ale może później, wiesz? Po. Galewski, dwa słowa o tym meczu. Początek nie zaciekawy. Zaczęliśmy słabo, ale potem no, nie poddaliśmy się i zrobiliśmy to. Niesamowity mecz. Parę decyzji twoich takich, co cię tam przyblokowali, nie? No tak, no ale parę. Ale dałeś rady, jest mistrzostwo. Co macie jeszcze do powiedzenia? Jesteście mistrzami. Ile porażek w sezonie? Zero.
Co ty gadasz? Na wszystkich meczach. W lidze wszystko? Po finałach też? Tak jak mówiłem, że z kompletem zmyciem. Łukaka, brawo. Dwa słowa, kogoś pozdrawiamy. Serduszka jakieś do dziewczyny. Ale pod... Co wierzę? Co tam, jak tam dzisiaj na desce? Mówiłeś, że będzie finał, kto? Niedźwiadki z... A kto będzie w piątce All-Star, kto dostanie MVP i fotel? MVP trochę. Zibi chyba. Zibi bez tam. Zibi No i największa sensacja tych finałów, Zielona Góra dokonali może nie cudu, ale czegoś, kto nikt nie wierzył. A wyście wierzyli, bo to wiara czyni cuda. Brawo wy. Koszulki przyjadą. Zaraz zakończenie. Proszę na dwa słowa do Enei Poznań. Walka była, gratuluję, piękny mecz. Good game, jak to mówią. Na juniorze sobie odbijecie, nie? Na juniorze sobie odbijecie. No i są chłopcy z Warszawy. Super. Z Piastowa. Macie coś do powiedzenia? Chcieliście komuś dziewczynom jakieś całuski wysłać serduszka? Pomóż. Brawo. Czego zabrakło w tej końcówce? Końcówka? No było trochę, byliśmy pogubieni. Nie było jak zatrzymać Galewskiego niestety. Rzucił chyba 33 punkty. To przeważył.